Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Chcę wam krótko pokazać, jak korzystać z Quizleta, jak znaleźć lekcje w tej aplikacji właśnie. Słuchajcie, wpisujecie martindesimos.pl. To jest moja strona internetowa. Przynosi was automatycznie na moją stronę. I wśród tych wszystkich w menu, tych podpunktów, szukacie oczywiście Quizleta. I tutaj macie przeróżne działy, czasowniki, rzeczowniki, dialogi, spójniki i tak dalej. W czasownikach od zera znajdziecie tego rodzaju ćwiczenia. Zaimki osobowe, bezosobowy man, tutaj jest man soll, man darf, man kann, man muss, odmiana czasownika wohnen i kaufen. Potem taki podpunkt odmiana czasowników regularnych. Tu mamy cały wykaz czasowników regularnych. Tu mamy tryb rozkazujący tych czasowników regularnych. Znowu wohnen, kaufen. Potem mamy podgrupę czasowniki rozdzielnie złożone, czyli tutaj wypisałem przedrostki ab, an, auf, aus. Wszystkie macie wypisane. Tutaj jest wykaz tych czasowników. Tutaj jest tryb rozkazujący z tymi czasownikami właśnie, rozdzielnie złożonymi. I tutaj jeden czasownik zdążyłem odmienić, abfahren. Tutaj macie podgrupę czasowniki nierozdzielnie złożone, czyli takie zawierające przedrostki jak be, ent, ge, fer, cer. Tu macie wykaz w tej lekcji tych czasowników właśnie. Potem macie odmianę czasowników z przegłosami. Mamy trzy grupy czasowników, mianowicie te, które mają przegłos en i e. I to są przykłady tych, to są właśnie te czasowniki. Potem druga grupa przygłosów z E na I, to są przykładowe czasowniki. I trzecia grupa przygłosów to są te, które zyskają umlaut. Co ciekawe, jest tylko przy A umlaut, znaczy A się przekształca na umlaut, nie? Czyli na przykład nie ma czasowników z O, które się przekształcają na O umlaut albo z U, jest tylko A. I tryb rozkazujący tych czasowników. Nie? Czasowniki zwrotne, czyli te sich, to jest wykaz tych czasowników, to jest tryb rozkazujący tych czasowników i tutaj przykładowe zdanie. Zdania z dwoma czasownikami, tutaj jest temat czasowniki, 13 czasowników, który nie ma konstrukcji zu. Tutaj przykłady z tymi zdaniami, z tymi czasownikami, tutaj czasowniki, które mają konstrukcję zu. Wykaz czasowników i przykłady. I tutaj w tej grupie należą odmiana czasownika wollen, müssen, können. Können z lukami. Jeszcze czekam, jeszcze będę robił sollen i dürfen. Czas przeszły. Czasowniki nieregularne. Pierwsza grupa podstawowa. Prezentacja. I czasowniki nieregularne. Test luk. Tutaj wypisałem czasowniki z datywem. Tutaj wykaz czasowników z datywem i z akusatywem. I tutaj zestawienie czasowników z to najważniejszych, czasowniki sein i tak dalej. Chcę wam pokazać jakieś jedną z tych grup. Ja proponuję coś, co ostatnio pracuję właśnie. Czas przeszły nieregularnych czasowników. Klikniemy sobie. I... coś się nie może załadować. I pokażę wam, jak pracować. Możecie uczyć się jako fiszki, jako ucz się. Ucz się to jest znaczy inaczej wielokrotnego wyboru, jako dopasowania. Te trzy możliwości najbardziej polecam. Pokażę wam fiszki. Macie czasownik essen i macie ustalić jego as i hatgegessen, jego perfect, preteritum i perfect, nie? Tylko nie wiem, czemu jest od geben zaczyna się. Coś ciekawe wam powiem. Dobra. Geben i macie formę gabgegeben, nie? Czyli możecie sobie kliknąć lesen i ustalić, przypomnie sobie na głos, że to jest las i hat gelesen. Sehen, za, hat gesehen. Nie? To jest grupa czasowniki nieregularne pierwszej grupy, tej podstawowej.
Natomiast tutaj bym chciał jeszcze pokazać Wam Perfect, ale test look, który ostatnio też nad tym pracowałem. I działa to tak, że włączacie na przykład ucz się i macie formę tutaj gefahren i musicie znaleźć właściwą formę wśród tych czterech. Oczywiście pierwsza fahren, wir fahren, wir sind gefahren, nie? Tylko to pasuje. Możecie sobie tu zmienić kolejność. Możecie sobie dobrać tutaj, że forma pytania odpowiadają na definicję. Czyli u góry będzie zdanie. I macie ustalić wir fahren, wir sind i teraz który z tych pasuje? Nie? Oczywiście gefahren. Wir laden ein, wir haben eingeladen. Wiadomo. Nie? Także tak się test look, tak to wygląda. Jeszcze to Wam powiem, jak wygląda w inne poddziały. Na przykład mamy rzeczowniki od zera. I takie bardzo podstawowe słownictwo, nie? Państwa, języki, kolory. Kolory połączyłem z rzeczownikami. Tutaj zwłaszcza to Wam polecam. Farben i nomen. Chodzi o to, że dopasowałem do rzeczowników, które mają charakterystyczny kolor, żeby to skojarzyć kolor z rzeczownikiem, nie? Śmietana jest biała, czyli Sahne ist weiß. O, akurat się skończyło. Jakby z korekty. Gdzie to mogę dalej jechać? Zamykam to i jeszcze raz sobie włączę. Węgiel jest czarny. I tutaj Kohle ist schwarz, nie? Klikacie. Pieprz jest czarny, Pfeffer ist schwarz. Kawa jest bez mleka jest czarna. Po prostu pewne rzeczy kojarzone z kolorami. Tu macie właśnie Farben, Nomen, rzeczowniki. I Farben, Nomen, rzeczowniki, test. To jest też ważne. Działa to tak, że jak dajecie ucz się, to macie takie coś. Kohle, nie? I musicie dopasować kolor. Jaki kolor ma kohle, czyli węgiel? Wiadomo, szwarc. Pfeffer, jaki kolor ma pieprz? Wiadomo, szwarc. Kaffee ohne Milch, kawa bez mleka, jaki kolor ma? Oczywiście, szwarc. Możemy tutaj pozmieniać kolejność, potasuj pojęcia. I w opcjach nie chcemy pytań pisemnych. Wyłączam to. Wolken. No ja to wybrałem szare, nie? Grau. Inny kolor nie pasuje. Citrony, jaki ma kolor? Gelb. Ok. Tutaj wracając do zestawienia lekcji, macie tutaj kolory. Macie liczebniki porządkowe, daty, godziny zegarowe, pory roku, miesiące, tygodnie, godziny, rodzina, zaimki dzierżawcze. Te dwa ćwiczenia właśnie w tej grupie rzeczownikowej, nie? To Wam polecam bardzo serdecznie. Rzeczowniki od zera i tutaj uczenie się zaimków dzierżawczych. I jedno i drugie ćwiczenie bardzo fajne jest. Pokażę Wam, jak tutaj już zrobiłem. Od zera ten test. Jak włączycie ucz się, to pozostaje, patrzcie, takie coś. Ihr habt eine Mutter. Das ist eure Mutter. Dlaczego wasza? No bo to wy macie. Skoro wy macie matkę, no to to jest wasza matka. Ihr habt eine Wohnung. Wy macie mieszkanie. No to czyje to jest mieszkanie? Eure. No bo wasze. Sie hat ein Haus. Das ist ihr Haus. Dlaczego? No bo to jest ona ma dom, to jest jej dom. Także tutaj ten test też bardzo polecam na zaimki właśnie. Sobie to powłączam.
Części ciała, organy wewnętrzne, objawy chorób, ciuchy, owoce, miasto, pojazdy. No widzicie tematy, nie? Krótkie zestawienie tematyczne. Pracuję nad tym. Wymyśliłem, żeby jedno zestawienie zawierało 7. Będę to przemieniał na 8 słówek, ale chodzi o to, żebyście z każdej branży kilka słówek znali, nie? Nie analizowali kilkadziesiąt słówek z tematu owoce, tylko 7, 8, może 10. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze pracuję nad tym, ale to będą krótkie takie formy. No i te przymiotniki. Stopniowanie przy okazji też tutaj, nie? To było przy rzeczownikach. Teraz dialogi i sytuacje. O to też ludzie pytają, uczniowie. Czyli dialogi w konkretnych sytuacjach. Rozmowa telefoniczna u lekarza, w urzędzie, na stacji benzynowej. Tu wam polecam z tych sytuacji, zwłaszcza to reakcje językowe Mix Live. To na końcu. Macie tutaj 200 ileś pozycji, 234. Naprawdę jest co robić. Fiszki. Nigdy w życiu. Nie im Leben. To jest żart. Das ist ein Scherz. Czy ty mnie rozumiesz? Verstehst du mich? Co może mi pan zaoferować? Was können Sie mir anbieten? To są, mówię, ponad 200, no 234. Ich będzie trochę mniej, bo pracuję nad tym. Natomiast w różnych sytuacjach, nie? W różnych sytuacjach, w różnych kontekstach. Tu macie przegląd. Co tu można? Zobaczymy. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke gleichfalls. Dziękuję nawzajem. Uspokój się, nie martw się. To się da załatwić. Czy masz ochotę na pizzę? I tak dalej. Przeróżne konteksty w przeróżnych sytuacjach. Nie? I to znajdziecie właśnie w tej grupie. Sytuacja, jak to nazwałem. Dialogi i sytuacje na końcu. Gramatycznie, spójniki. Macie wszystkie spójniki tutaj wypisane. Szyk prosty, szyk przestawny, spójniki wieloczłonowe i szyk końcowy. W każdej lekcji macie przykłady kilku zdań, żeby dany spójnik w ogóle poczuć, zrozumieć, o co chodzi. I tutaj konstrukcja z CU. Także mamy takich 5 podpunktów. Nie? Bez, no, przeróżne. Klikacie i macie zdanie właśnie z przykładem. Po to, żebyście chociaż zorientowali się, co robi ten spójnik. Jak on działa, jak on funkcjonuje. To są spójniki. Wszystko o Verden. Tu będzie, no właśnie, wszystko o Verden i też dam o Lassen. Tak jest mój plan. Czasownik Verden jako pierwotne znaczenie, jako czas przyszły, jako przypuszczający i jako strona bierna. W tych czterech konstrukcjach. Tu jeszcze lasem, ale zacząłem robić, jeszcze nie skończyłem. Także tutaj w tej grupie o Verden jeszcze to rozszerzę o lasem. Przynajmniej tak mi się wydawało, żeby dać to w jednym miejscu. Rekcja. To jest też temat dosyć długi. Rekcja, słuchajcie, to są czasowniki, które mają konkretny przydrostek. Przyimek, przepraszam. Von, auf, mit, zu i tak dalej. Każda lekcja zawiera jeden czasownik z wieloma przykładami. Nie? Także tutaj w lekcji, kto jest dla takich trochę średnio zaawansowanych osób? Tutaj jest, to była lekcja czasowników, jest największa. Lekcja przymiotników. Bekannt, dankbar, stolz, geeignet, interessiert, verliebt. I lekcja rzeczowników. W tej grupie polecam wam, na razie to roboczo nazywałem Worauf Darauf. To jest podsumowanie tych czasowników rekcyjnych. Klikacie ucz się i patrzcie, co się dzieje. Ich habe vergessen. Ja już o tym zapomniałem. I teraz klikacie właściwe słówko, które brakuje tutaj, gdzie jest ten podmyślnik. Oczywiście S. Es hat sich, er hat sich coś tam nicht entschuldigt. On za to nie przeprosił. I teraz dafür, damit, dafür czy dazu? Oczywiście dafür. Ich habe keine Lust. Nie mam na to ochoty. Oczywiście darauf.
Także tutaj ta lekcja trochę tak niepozornie wygląda, worauf da rauf w rekcji, ale on to jest podsumowanie wszystkich, ja to jeszcze jakoś nazwę, podsumowanie wszystkich rodzajników, wszystkich rekcyjnych, właśnie w takiej formie luki do uzupełnienia ze słowem albo da rauf, albo da ran, albo da ryba, albo darum. To mamy w rekcji. Co tam mamy jeszcze? Idiomy, no to dla zaawansowanych już taki temat, nie? Zbieram, to cały czas rozszerza się ta lista, powiększa. Nie będę o tym komentował, bo to jest duży temat. Myślę, że wiecie, osoby, które na jakimś tam poziomie są, no to wiecie, widzicie, co tu się dzieje i jakie rzeczy można z tego wyciągać. I słuchajcie, ostatni dział. Jak rozpoznać rodzajniki Derrida Das? To jest w ogóle temat bardzo ważny. W sumie od niego powinienem zacząć. To są rzeczowniki, które oznaczają, mają rodzajnik, coś oznaczają i mają jakąś budowę, najczęściej końcówkę. Ja mam w tych zestawieniach zebrane te rzeczowniki. Nie? Części ciała z końcówką R. Nie? Na przykład weźmy sobie ten temat. Części ciała i mają rodzajnik der, oznaczają części ciała i mają końcówkę R. No to co? Weźmy sobie tutaj o przekaz. Nie jest ich dużo raptem. Der Eiter, ropa z gorzel, palec u dłoni to jest der Finger, szczęka der Kiefer, ciało der Körper, górna część der Oberkörper, dolna część der Unterkörper. Nie jest ich dużo. Nie? Raptem 6, ale jest to zestawienie zrobione. Tutaj przy rodzajniku D na przykład patrzę na końcówkę height i kite. One mają zawsze D. Na przykład weźmy heighty. No to patrzcie, jakie to mamy. Mamy ich 82 rzeczowniki. No w cholerkę trochę jest, nie? Czasami takie bardzo nietypowe rzeczy i niezbyt jasne, na przykład Anwesenheit, akurat to jest ok. Obecność, ciasnota, wydarzenie, Besessenheit, opętanie, Dummheit, głupota, Blindheit, ślepota, Dunkelheit, ciemność, Einheit, jednostka, Faulheit, lenistwo, Gelegenheit, okazja, Gesundheit, zdrowie. Dużo. Dużo tego jest. Seltenheit, rzadkość, Sicherheit, bezpieczeństwo. No. Niektóre są dosyć często używane nawet. Nie? I to znajdziecie w tym. No jest to co zbierać. Z rodzajnikiem Das na przykład wszystkie z końcówką hien. Patrzę, czy się zbiera. To nagrywa. Tak. Na przykład Autokennzeichen, das Brötchen, das Bündchen, das Bürchen, das Däumchen, das Dummchen i takie dalej. Eichhörnchen, wiewiórka, Fredchen, Fredka. O, tu coś gęsne, fyncje, coś mi brakuje umlautów, muszę to zmienić. Glühwürmchen, to świetlik, nie? Mówimy o tych latających owadach. No, jest, naprawdę tego jest dużo. Natomiast w tej grupie rodzajniki Derrida Das serdecznie Wam polecam podsumowania, zestawienia i podsumowania. I tutaj jest, wybrałem 300, a potem 500. Proponuję 300 na początek najważniejszych rzeczowników. I klikamy na przykład forma ucz się. I macie restaurant, macie tłumaczenie i musicie dobrać właściwy rodzajnik. Nie? Das, szpuła, pas jezdni albo ślad ma die, messe nóż ma das, haut skóra ma die, boot łódka ma das. Nie? To jest tyle. To chciałem Wam pokazać w skrócie, jak to funkcjonuje właśnie. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.